Patronem dnia dzisiejszego jest święty Jan Gabriel Perboje. Przyszedł on na świat 6 stycznia 1802 roku w niewielkiej wiosce na południu Francji. Był pierworodnym synem z 8 dzieci, Piotra i Marii. Tylko 2 z rodzeństwa zawarło związki małżeńskie. Pozostała 6 wybrała życie poświęcone wyłącznej służbie Bogu. Pierwszy drogę kapłańską wybrał Alojzy, młodszy brat Jana. Bohater dnia dzisiejszego miał pozostać na gospodarstwie rodziców. Zdało się, że ze względu na fatalną sytuację finansową rodziny żadne z dzieci nie ukończy szkoły wyższej. Na szczęście z pomocą przyszedł ich stryj, ksiądz Jakub, który wówczas pełnił funkcję rektora seminarium duchownego misjonarzy świętego Wincentego a Paulo. Mając niespełna 17 lat, 27 grudnia 1818 roku Jan Gabriel wstępuje do zgromadzenia księży misjonarzy świętego Wincentego a Paulo, gdzie po 2 latach, 20 grudnia 1820 roku, składa pierwsze śluby zakonne. Następnie zostaje skierowany do Paryża celem odbycia studiów filozoficzno-teologicznych. Jan Gabriel otrzymuje święcenia kapłańskie 23 września 1826 roku. W pierwszych latach kapłaństwa posługuje jako wychowawca i nauczyciel teologii dogmatycznej w seminarium. Potem również był rektorem i ekonomem domu wspólnoty, a nawet wicedyrektorem nowicjatu. Kiedy w roku 1930 jego młodszy brat Ludwik po otrzymaniu święceń kapłańskich wyrusza na misję do Chin, także w świętym Janie Gabrielu budzi się powołanie misyjne. Ludwik umiera na okręcie w drodze do Azji. Jan chce dokończyć misję brata, dlatego prosi o zgodę na wyjazd z kraju. Musi jednak długo czekać. Dopiero w roku 1835 otrzymuje upragnioną zgodę. W drogę do Chin rusza 20 marca, mając pełną świadomość, że udaje się do kraju, w którym chrześcijaństwo jest prześladowane. Do Chin dociera 29 sierpnia 1835 roku i rozpoczyna kilkumiesięczną naukę języka chińskiego. Pracuje wśród ubogich mieszkańców. Potajemnie sprawuje sakramenty. Zostaje jednak zadenuncjowany i aresztowany 16 września 1839 roku. Wtedy właśnie rozpoczyna się jego droga krzyżowa. Przez rok jest więziony i torturowany. Chciano w ten sposób wymusić na nim wyrzeczenie się wiary katolickiej. Zmuszano go do podeptania krzyża. Wszystkie cierpienia Jan Gabriel znosił z godnym podziwu spokojem. Wolał raczej umrzeć, niż wyrzec się Chrystusa. Wyrok śmierci wykonano w dniu 11 września 1840 roku, zawieszając Jana Gabriela i innych chrześcijan całkowicie nagich na szubienicach w kształcie krzyża. Papież Leon XIII w roku 1889 zaliczył Jana Gabriela w poczet błogosławionych. Kanonizacji dokonał święty Jan Paweł II 2 czerwca 1996 roku. Jego relikwie sprowadzono do Paryża i tam spoczywają do dnia dzisiejszego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Jana Gabriela, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otaczaj nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.